Październik. Miesiąc powrotu studentów na uczelnię. Ci, którzy po wakacjach zawsze wracają najchętniej, czyli studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dziś świętowali inaugurację roku akademickiego. Jest to wyjątkowy dzień przede wszystkim dla nowych studentów, którzy otrzymali legitymację z rąk burmistrza Grodziska Grzegorza Benedykcińskiego i po raz pierwszy usłyszeli tradycyjną uniwersytecką pieśń Gaudeamus. Wagę tego wydarzenia podkreśla fakt, że odwiedziła go wicemarszałkini Sejmu Wanda Nowicka. Uniwersytety Trzeciego Wieku jest to jeden z najlepszych, najfantastyczniej rozwijających się ruchów społecznych. Ja bardzo sekunduję ich działalności. Dzisiaj bardzo się cieszę, że mogę być w Grodzisku Mazowieckim, a przyjechałam tu również po to, żeby w swoim wykładzie, który za chwilę wygłoszę, zaproponować powołanie Instytutu Polityki Senioralnej, który zająłby się w sposób bardzo, bardzo kompleksowy polityką senioralną. Tego jeszcze w Polsce nie ma. W części artystycznej zgromadzeni zostali oczarowani przez uczestniczkę wielu konkursów wokalnych, solistkę Zuzannę Wojtczak. Wystąpił również jak zawsze niezawodny chór akademicki Fermata pod dyrekcją Alicji Paciorek.